nasłuchałem się na pierwszego trenera czy menadżera zespołu, ale od kilku dobrych lat jestem obok gdzieś. Bardzo dobrą naukę miałem pod okiem Jacka Gajewskiego, gdzie mnie dużo nauczył. Cały czas się rozwijam, jestem trenerem, który bardzo lubi nowe wyzwania i nowe wyzwania związane z moją pracą. Wychowałem już paru fajnych juniorów w Grudziądzu i myślę, że przyszedł ten czas, który tą drogę trzeba dalej iść, czyli ten step by step zrobić następny krok, żeby po prostu spróbować nowych wyzwań. Dostałem propozycję taką prowadzenia w tym roku zespołu i myślę, że jestem z tego bardzo zadowolony. No, będę wszystko się starał, żeby zrobić fajną atmosferę i fajny wynik dla Grudziądza. Na pewno będzie to ciężkie. Mam taki mały plan, już jestem po jednym telefonie. Mam nadzieję, że wypali i będę miał osobę, która pomoże mi troszeczkę w tym prowadzeniu z juniorami. Ale to na razie jest moja tajemnica. Jakby się udało, naprawdę by było fajnie. No na pewno będzie to ciężkie wyzwanie dla mnie, ale trzeba przyznać, że na każdym treningu ekstraligowym i każdym meczu ligowym byłem w tym roku. Nie opuściłem żadnego takiego treningu czy meczu, może z treningów dwa, ale przez to, że w czwartek akurat miałem zawody jakieś młodzieżowe, a tak na wszystkich treningach, zawodach byłem, więc to za dużo się może nie zmieni. Zmieni się tylko to, że po prostu będę bardziej musiał przygotować ten tor niedzielny razem z panem Adamem Lipińskim, toromistrzem. I to nie chodzi o to, żeby być na traktorze, ale po prostu, żeby po prostu troszeczkę przypilnować, choć tego człowieka nie trzeba przypilnować, ale jak gdyby, żeby mieć te swoje oko, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Na pewno były duże wątpliwości, może nie, ale pierwsza rzecz, którą usiedliśmy z panem prezesem, to było, chciałem wiedzieć, kto będzie jeździł w zespole na przyszły rok w KM-ie Grudziądz. I też przy rozmowach byłem uczestnikiem, kto będzie jeździł w Grudziądzu. Także bardzo się cieszę, że to nie była decyzja tylko pana prezesa, ale pan prezes się tak samo mnie pytał, jak to widzę, i razem podjęliśmy jakąś tam decyzję. Z tego się bardzo cieszę. Będziemy mieli trzech Australijczyków w przyszłym sezonie, więc myślę, że będzie fajna atmosfera, bo sportowałem już raz w jednym roku, jak jeździłem z trzema Australijczykami, naprawdę było bardzo wesoło. Chyba to, że po prostu już ten czas nadszedł, po prostu, żeby byłem cały czas trenerem juniorów i też chciałem sytuację, żeby to dobrze zabrzmiało. No, niektóre decyzje, które chciałem robić, gdzieś miałem ręce związane i z prowadzeniem juniorów, gdzieś nie pozwalano mi na niektóre rzeczy. Dzisiaj tą jak gdyby sytuację będę miał otwartą, że ja będę podejmował decyzje w niektórych rzeczach, które mam nadzieję, że wpłynie, że jeszcze lepszy rozwój będą mieli nasi grudziący juniorzy i nasz cały zespół, więc po prostu chciałem po prostu mieć troszeczkę więcej jak gdyby możliwości podejmowania niektórych decyzji. Akurat takich cech. Chyba to jest chyba zrobić to, żeby była drużyna, żeby każdy trzymał się razem. To podobnie jest może z juniorami, że trzeba po prostu zestelić ten cały zespół i po prostu być jak gdyby tym prowadzącym ten zespół, ale po prostu trzeba rozmawiać z zawodnikami i wiadomo, też trzeba iść na kompromis nieraz z zawodnikami, to jest normalna rzecz i trzeba rozmawiać z zawodnikami, wyciągać dobre wnioski, żeby po prostu nie powielać błędów, bo to jest najgorsze, ale nie ma reguły najlepszego menadżera. Po prostu każdy jest inny, każdy inaczej prowadzi zespół, każdy inaczej to rozgrywa. Ciężkie pytanie, ale no chyba tak jest. Ja bym chciał coś innego zrobić. Ja bym chciał po prostu, żeby odciąć czarną kreską to, co było kiedyś, i ja robię swój rozdział. Jest nowy trener Robert Kościecha i to jest nowy rozdział GKM-u. Nie chcę się do nikogo porównywać, to co było dobre, co złe. Odcinam czarną kreską to, co było, i robię swoją robotę, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni. Myślę, że to jest dobry skład. No, ja się bardzo cieszę, że mamy juniorów już takich, którzy będą walczyć w Ekstralidze, którzy naprawdę pokażą się z dobrej strony. Mam doświadczonego Kaspera Łobudzińskiego, do tego dochodzi Janek Przemowski, Kevin Małkiewicz, którzy będą walczyć dalej. Następnym w zapleczu jest Kasper Warduliński, następny, ale to myślę, że
To się najbardziej cieszę, że mamy swoich już juniorów. Druga rzecz, no, ciężko powiedzieć, no, ale ja jestem zadowolony z tego zespołu. Po prostu wyciągnęliśmy wszystko to, co było najlepsze z zawodników. Chcieliśmy mieć Jasona, mamy go i to się z tego bardzo cieszę. Będzie na pewno to jeden z liderów, ponieważ jest to mistrz świata i na pewno ma dużą wiedzę i mam nadzieję, że będzie pomagał wszystkim chłopakom. Są to fajni chłopacy, naprawdę, którzy można ich fajnie zagrać i oni się dobrze znają, przecież są to razem koledzy z Australii, do tego jest Vadim, który bardzo dobrze się zżył w Grudziądzu, więc mamy tu fajną ekipę. Byłem bardzo za tym, żeby został Kasper Prudra na U24, bo chłopak się rozwija. Naprawdę wiążę bardzo z nim dużą nadzieję na tej pozycji. No to no, z Jasonem jeździłem w pierwszej lidze. On jeździł w Łodzi, a jeździłem w Bydgoszczy. I nawet sytuację miałem taką śmieszną, że kiedyś na pierwszym łuku nam gdzieś się zderzyliśmy i akurat sędzia mnie wykluczył. Nie wiem, czy to było słuszne. Ale na pewno, my się dobrze znamy, jak jeszcze jeździliśmy, jak on jeszcze był zawodnikiem, a trenerem. Mamy bardzo dobry kontakt, zawsze jest wesoło i naprawdę z wielkim szacunkiem podchodzę do tego zawodnika. Jamon, no, jest to młody zawodnik, no, nie miałem z nim takiej styczności, ale obserwowałem go w Leśnie, jakie postępy robi, więc skończył się jeden dla niego etap U24. Rozmawiałem z nim i na pewno będzie to dla niego nowe wyzwanie i też chłopak potrzebował takich nowych bodźców, żeby po prostu zmienić otoczenie, tor, trenera, inne perspektywy na żużel. Na pewno dla niego to będzie duże wyzwanie, ale myślę, że taka zmiana, gdzie od początku był w Lesznie, a teraz dostanie coś nowego, popchnie go do naprawdę dobrego wyniku. Tak, mam plan. Chciałbym w zimę, w lutym po 15, koło 19 wyjechać gdzieś na zgrupowanie. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie to będzie, ale na pewno gdzieś pojedziemy. Chciałbym, żeby po prostu zespół się zintegrował jeszcze od początku, bo wiadomo, jest dwóch nowych zawodników. Druga sprawa, na jesień zrobiliśmy tor, po prostu dostawiliśmy materiału, więc ten tor też będzie inny. W marcu już rozmawiałem z zawodnikami, spotykamy się tutaj, jak wszystko pogoda pozwoli, w marcu i będziemy decydować, co robimy z torem, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni.